To rzeczywiście niesamowicie szczególne miejsce. Po miesiącach pracy w gronie najwspanialszych farmerek, farmerów miejskich udało nam się stworzyć świat nie z tego świata. Zresztą zobaczcie sami, mamy tu wszystko. Masę odmian pysznych warzyw, owoców, które już zaczynają swoją wegetację. Już można zebrać pierwsze poziomki. Można spędzić cudowne chwile w naszych spektakularnych kopułach, przerobionych na szklarnie miejskie, społeczne, z których może skorzystać każda osoba zainteresowana botaniką, uprawami. Muszę się przyznać, że w ten weekend montujemy w jednej z nich prawdziwy społeczny basen. Także będzie szansa też przyjść z rodzinką, wytaplać się, oczywiście w odpowiednio, adekwatnie przygotowanej przestrzeni, zabezpieczonej pod względem i sanitarnym, i BHP. Jesteśmy przygotowani na całą masę gości i z ogromnym, ogromnym szczęściem widzimy, jak co weekend przychodzą do nas całe rodziny. Przechodzimy tutaj do kuchni błotnej, gdzie moje dzieci, Marysia i Ludwik, 5 lat i 2,5 roku, praktycznie codziennie po południu tutaj przychodzimy. Dzieci się bawią fantastycznie, przy okazji spotkam się tutaj ze znajomymi już coraz liczniejszymi. No po prostu, tak jak widać tutaj, ekofarma no, w samym centrum Krakowa, więc nie trzeba nigdzie wyjeżdżać i można pooddychać. Mamy hodować też jakieś roślinki takie w ciepłym miejscu. I można też jakieś akcje organizować, jak się jest tutaj w tej organizacji. Było na przykład Dzień Dziecka organizowane, były gry, była gra terenowa, tam mamy właśnie kuchnię błotną. I robimy też różne tego typu akcje, na przykład będą jeszcze gry w wersji XXL, można sobie wymieniać. Książkodzielnia właśnie jest.